Ma za zadanie przybliżyć Państwu to, co nas w najbliższym okresie czasu czeka. Część już się wydarzyła. To znaczy Pan Prezydent Duda podpisał ustawę dotyczącą tak zwanych niskich emisji. Przepraszam bardzo, Panie Marszałku, naprawdę te plana praca jest troszeczkę marnotrawiona, tak? Pan ma cenne uwagi. Ja już dziękuję, bo wiem, że będą to ciekawe informacje. Natomiast nie wszyscy posłowie podchodzą do tego w sposób należycie poważny. Panie Jerzy, jak ktoś chce rzeczywiście rozmawiać się, to sobie idźcie tam za kuluary, tak żeście mi zwracali uwagę. Teraz ja wam, żeby nie chcę, że coś innego, a naprawdę. I każdy ma taki domaczny głos. Zaufajcie mi, że pan Janusz ma bardzo doniosłe informacje i warto je wnikliwie, ja wiem, że jesteśmy już zmęczeni, a to jest ostatni ekspert. I posłuchajmy, co ma do powiedzenia, bo to są często dorobki życia tych ludzi. Oni tym żyli przez 10, 20, 30 lat i wierzcie mi, że to będą informacje bardzo, bardzo ciekawe. Także jeżeli ktoś chce porozmawiać, nie ma nic przeciwko, ale wtedy opuśćcie tutaj za tą kotarę i tam rozmawiajcie. Tak? Proszę bardzo. Więc wracając do tych niskich emisji, to pan prezydent już podpisał ustawę, czyli gospodarka ciepłym w domkach jednorodzinnych, miastach, wioskach i tak dalej. Druga sprawa to 14 stycznia wchodzi w ustawodawstwo polskie dyrektywa IED. To jest dyrektywa, która mówi o tak zwanych szkodliwych emisjach do atmosfery i emisjach energii do atmosfery. Z czym się to będzie wiązało? Z ograniczeniem pyłów, SO2, NOx-ów, rtęci. To się wydaje, że to jest właściwe, prawda? Bo to nam szkodzi. Natomiast nasz regulator nie podaje do wiadomości pewnych informacji. Jeżeli zakład energetyczny nie zrealizuje postanowień tej dyrektywy, która już nie będzie dyrektywą unijną, a będzie wchodziła w prawo ochrony środowiska, to wtedy zakład energetyczny, czy to będzie cieplny, czy elektrownia, ma 17,5 tysiąca godzin pracy. Po tym okresie czasu ma być zamknięta. Teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że mieszkamy w strefie powiedzmy klimatu umiarkowanego, musimy mieć ciepło, musimy mieć prąd. I teraz nawiązując do tego, bardzo cieszy, że pan doktor wymienił na samym początku węgiel, a w drugiej kolejności geotermię. Dlaczego? Czy pani malowała dzisiaj brwi sobie? Tak. A czy pani wie, że pani węglem kamiennym malowała brwi? Nie. Nie? No więc ten tusz zawiera elementy węgla kamiennego. I państwo przyjechaliście samochodami, tak? Tak jest. Jeżeli chodzi o karoserię tego samochodu, jest z blachy. A jak się produkuje blachy? W hucie, na bazie układu żelazo-cement. Żelazo-węgiel. A z czego ten węgiel? Z węgla kamiennego. Opony ma ten samochód, prawda? Też. Czy tam jest tylko kauczuk, czy tam jest sadza, która jest z węgla kamiennego? Jest sadza. Jeżeli chodzi o paliwo, no wiadomo, główny składnik to jest ropa naftowa, destylat ropy naftowej. Natomiast czy to jest paliwo przydatne, ten destylat? Nie. Muszą być tak zwane beteksy. Benzen, toluen, ksylen, farbasol. Wtedy się komponuje to paliwo w rafinerii i jest to paliwo do spalania w silnikach samochodowych. A z czego są te beteksy? Z koksowni. Z węgla kamiennego. Mógłbym tu państwu wymieniać wiele rzeczy, ale powiem tylko jedno zdanie. Jeżeli chodzi o otaczającą nas rzeczywistość, to mamy 400 tysięcy związków chemicznych bez węgla i 24 miliony związków chemicznych z węglem, z czego 99,99% pochodzi z węgla.
czyli próby dekarbonizacji naszej gospodarki są z góry na likwidację naszej gospodarki, bo będziemy musieli ten węgiel, niekoniecznie jako węgiel do spalania, ale węgiel jako składnik tych 24 milionów jako pierwiastek węglowy, a uzyskujemy go powiedzmy z węgla kamiennego. I teraz za szybko. I teraz zobaczcie Państwo, takie ciekawe hasło zrobiłem, że Duch Święty nie tylko powiedzmy stwarza, ale odnawia te rzeczy, które były, i musimy się zastanowić, czy przypadkowo to, co wytwarza człowiek, te wynalazki, czy one nie są sprzeczne z przyrodą. Bo jeżeli my przyjrzymy się przyrodzie, to obserwujemy ład i piękno, prawda? Więc stąd to hasło dotyczące tego, czy przypadkowo nie szłoby tak od tego Pana Boga Stwórcy zaczerpnąć pewnych rzeczy, które są w przyrodzie. Do tego tematu wrócimy. Ja teraz dam przykład szkodliwych emisji w przyrodzie, które były miliardy razy większe, aniżeli człowiek emituje. Miliardy razy. To później wrócimy do tego tematu. Teraz wróćmy do tego, co nas otacza. Początek lat 90. Ubrania się niszczyły, blacha aluminiowa na kościołach, miedziana na kościołach rdzewiała, dlatego że były kwaśne deszcze, prawda, z emisji, i to było nad wyraz potrzebne, żeby zająć się szkodliwymi emisjami. Natomiast przyjechali sobie, prawda, z zachodu, z technologiami, które były prototypowymi technologiami. Za miliardy złotych wdrożyli w 7 największych elektrowniach polskich i zajęli się tylko dwutlenkiem siarki. Natomiast wrócę do tej dyrektywy, która nas czeka w prawie ochrony środowiska. Ona wymaga redukcji nie tylko dwutlenku siarki, ona wymaga redukcji tlenku azotu. Na tym etapie tylko i wyłącznie rtęci, ale z biegiem czasu metali ciężkich, i wszyscy zapomnieli o emitowanych związkach, które powstają w wyniku wysokotemperaturowego spalania chloru. Proszę Państwa, to są dioksyny i furany. Przyczyna chorób raka, przyczyna bezpłodności. I jako ciekawostkę, może Państwo pamiętacie, 3-4 lata temu była afera dioksynowa w Hamburgu i firma, która produkowała pasze dla bydła, skaziła te pasze dioksynami i furanami. A skąd oni to wzięli? Z supermarketu te dioksyny, furany? Oni je wzięli z kanału Kilońskiego. Jak statki zrzuciły płachty wpływające na Morze Bałtyckie, to zaczęły emitować. Rośliny łykały sobie te dioksyny, furany. To było na poziomie nieszkodliwym. Tylko że one się kumulowały. One się kumulowały w tych organizmach roślinnych. Natomiast w organizmach zwierzęcych już się kondensowały. Bo krowa przeciętna zjada od 60 do 80 kg trawy. Jedna trawka ma normę do dopuszczalność, tak? No i doszło do tego, że powstała afera dioksynowa, obwiniona została firma, która produkowała paszę, Bogu winna, musiała kary zapłacić. I dalej nie będziemy wnikali, bo to nie ma sensu. Wrócimy do tych technologii zachodnich. Tak jak powiedziałem, były to prototypowe, podkreśliłem, technologie, które sprawdza ekonomicznie, są uzasadnione powyżej 700 m3
700 tysięcy metrów sześciennych gazu kotletowych, czyli tylko i wyłącznie dla elektrowni, a dla pozostałych źródeł energii brak technologii. I proszę sobie wyobrazić te wynalazki zachodnie, gdzie my czapkujemy jako Polacy, to jest tak zwany skruber, czyli my to po polsku nazywamy reaktor metody wtórnej oczyszczania gazów odlotowych. Tu są ludziki, widzicie Państwo, jakie to ogromne. Możemy iść dalej. To jest typowa instalacja zbudowana w elektrowni Skawina, jeszcze za czasów, jak to była polska elektrownia, bo to, teraz to jest elektrownia koncernu CES czeskiego. I to jest właśnie ten jeden skruber. Są dwa. Tutaj są zbiorniki, tutaj są kanały, tutaj są odpylacze, czyli druga elektrownia zbudowana, tak? Zapamiętajcie Państwo ten odcinek tutaj, ten niebieski. I teraz wrócę do prezentacji naszego zespołu autorskiego, który powstał na początku lat 90. i równolegle z tworzącą się stocznią Porta Holding S.A. Stocznia Szczecińska. Było to przez 12 lat, proszę Państwa, największa stocznia, najlepsza stocznia w Europie, pierwsze miejsce w Europie, piąte miejsce na świecie. Po takich konglomeratach azjatyckich jak Mitsubishi, Hyundai, DU, bo wbrew pozorom to nie są samochody, to są statki. DU, Samsung, Hyundai to są statki. A Mitsubishi to jest najpotężniejsza stocznia na świecie. Bank Mitsubishi, największy bank na świecie. A z czego on czerpie? Z przepływów kapitałowych, z produkcji stoczniowej. I na tej podstawie powstała Stocznia Szczecińska S.A. Później to zostało przekształcone w holding i nazywało się to Porta Holding Stocznia Szczecińska S.A. Ponieważ zarząd był przewidujący, robił dywersyfikację swojej produkcji. Bo produkcja stoczniowa rozwija się tak jak sinusoida. Raz jest Hossa, raz jest Bessa. Więc trzeba było tworzyć firmy okołostoczniowe. Stocznia w Szczycie była właścicielem większościowym 51 firm okołostoczniowych, nie tylko, a właśnie między innymi te dwie firmy były kluczowymi firmami, które miały zabezpieczyć ciągłość stoczni. Czyli Porta, Polska Baza Paliwowa Porta Petrol S.A. w Świnoujściu. Tutaj było mówione o gazoporcie. A czy Państwo wiecie, że największy terminal paliwowy na Bałtyku jest w Świnoujściu? Największy terminal. Nie na naftoport gdański, gdzie mogą wpływać 30-tysięczniki, a w Świnoujściu. Tam mogą wpływać 70 tysięcy ton wyporności. Drugą firmą, która była, to była firma WUT Warmung-Umwelttechnik GmbH w Kemi powołana. Stocznia powołała tą firmę. Jaki był potencjał tej firmy ze względu na stocznię, która była pierwszą w Europie, piątą na świecie? Dyrektorzy banku przychodzili do tej firmy. Nie ta firma chodziła do banku. I ta firma właśnie zajmowała się sprawami ochrony środowiska. Niemcy mieli dużo kasy, robili sobie różnego rodzaju wynalazki, eksperymenty. Myśmy między innymi jako WUT zbudowali instalację oczyszczania spalin na bazie technologii profesora Bacha z Kelm w Karlsruhe. Ta instalacja działała przez parę ładnych lat, aż po prostu ktoś tam postanowił wprowadzić technologię plazmową. Trzy firmy już zbankrutowały. Pani Aniela ma taką gulę tutaj, bo ośrodek powiedzmy rekreacyjno-turystyczno-medyczny
jest z taką, powiedzmy, to jest w Niewce i tam jest taki smog, że ludzie i tak dalej. I teraz do czego zmierzam? To był początek naszego zespołu. W następnych latach myśmy zaczęli pracować na terenie Polski. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na taką rzecz. W każdym mieście w Polsce jest ciepłownia, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Myśmy mieli z czego korzystać, chodzić po tych ciepłowniach, dotykać tych kotłów. Natomiast na zachodzie zrobili przyosiedlowe kociołki na metan, na olej opałowy. I z czego ci inżynierowie mieli czerpać? Doświadczenie. Myśmy to doświadczenie zdobywali. I w efekcie czego powstały metody oczyszczania spalin. I teraz to pierwsze zdanie. W nawiązaniu do pilnych potrzeb społeczeństwa i przemysłu. Jeżeli odniesiemy to do tych dyrektyw, które mówią, już ja pomijam całkowicie oczyszczanie tych spalin, a o tych 17,5 tysiącach godzinach pracy, jeżeli się nie zbuduje takiej instalacji. I co się działo? Zwróćcie uwagę, słyszymy tylko i wyłącznie o ETS-ach, czyli redukcji CO2, a w ogóle się nie mówi o dyrektywie 1. Po to, żeby wprowadzić w kozi róg prezesów, dyrektorów zakładów energetycznych, tych mniejszych, zakładów przemysłowych, gdzie my nie możemy przyjąć, że są tylko ciepłownie miejskie, średnia energetyka, ale ileż to zakładów przemysłowych ma swoje siłownie energetyczne i ich to samo czeka. Wywalczyli dla wielkiej energetyki, dla siedmiu tych największych elektrowni, jakieś tam ulgi i tak dalej, ale już w ogóle nie dyskutują o hutach, gdzie też następują szkodliwe emisje z wielkich pieców do topostali, z pieców przepychowych do rozgrzania slabów, do walcowania na blachy, kształtowniki i tak dalej. I teraz to jest to pilne potrzeby społeczeństwa. No sami Państwo ocencie, jest to potrzebne? Jest to bardzo potrzebne. Mało tego, cały świat naukowy, od którego absolutnie nie stronimy. Ja tutaj przyjechałem z profesorem Wójcikiem. To jest prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej i współpracujemy. Jeszcze coś źle powiem. Jest od razu kontrola w jakimś sensie, naukowa. To znaczy, dlaczego ja wspomniałem o tym świecie naukowym? Współpracowałem z różnymi autorytetami, ale oni określają, że nie ma technologii oczyszczania spalin. A my te rzeczy robimy w przemyśle. My to mamy wszystko przetestowane. I to, co Państwo tu czytają, to zaczniemy od źródeł wytwarzania energii, od kotłów, poprzez redukcję szkodliwych emisji z siłowni okrętowych, gdzie wielkie koncerny typu Alfa Laval, Wärtsilä, Hanworthy robią takie bzdury przy oczyszczaniu spalin z siłowni okrętowych, że nie chcę teraz krytykować, bo to nie jest moim zadaniem. To nie jest moim zadaniem, tylko jeżeli ktoś uważa, że oczyści spaliny i ciecz konsumpcyjną z tych spalin wyleje do morza, to chyba tu jest coś nie tak. Dobrze. I jeżeli chodzi o przetwórstwo, zagospodarowanie węgla, odpadów komunalnych, osadów ściekowych, bo my patrzymy tylko, proszę Państwa, przez pryzmat kosza na śmieci, jeżeli chodzi o odpady. A jak się to ma do szlamów, schód? Jak się to ma do innych odpadów szpitalnych i tak dalej, i tak dalej? I na przykład jest taka firma, KGHM się nazywa. Oni wszystko mają w porządku.
i składują sobie, składują i mają wszystko w porządku. Przychodzi inspektor i już jest wszystko w porządku. Tylko przeliczyli się z jednym. Ich osadnik już ma miliard ton szlamów. Miliard ton. I ktoś tutaj nie myśli perspektywicznie. Co to jest ten miliard? Że to wpływa na górotwór. I z biegiem czasu przyjdzie kryska na matyska, bo nie można będzie eksploatować na dole. Taką bombę ekologiczną tutaj ze Śląska się prezentowali Państwo. Mamy w Szopienicach. W Szopienicach, po byłej hucie Szopienice, jest bomba ekologiczna. Po metalach szlachetnych są odpady, które należy z nimi zrobić porządek, bo to wszystko przechodzi do wód gruntowych i jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. I tak można wymieniać, jeszcze tu wspomniałem na końcu o ośrodkach specjalnych. Mamy w Drawsku Pomorskim piękny poligon, prawda? Do tej pory tam czołgi sobie jeździły, wymieniał olej i łup do lasu. Dzisiaj przyjeżdżają jakiesi. Anglicy, Niemcy, Duńczycy patrzą, trzeba utylizować, tak? Już się skończyło. Tu też to jest potrzebne. Nie będę wspominał o gazach bojowych, bo to też trzeba robić i tak dalej. Idziemy dalej też. I teraz wracam do hasła przewodniego. Czy tak nie można zaczerpnąć jakiś myśli? Cofnijmy się ponad 10 tysięcy lat wstecz. Ostatnio była erupcja supervulkanu. I proszę zwrócić uwagę tutaj na to. To już są cząsteczki takie drobniutkie, pary wodnej z mórz i oceanów, prawda? Zobaczcie Państwo, jaki obszar obejmował ten superwulkan. I tak to wyglądało. To są oczywiście animacje, bo my tego nie robiliśmy, tych zdjęć, bo ani nas tam wtedy nie było, ani nie było takiej techniki i w ogóle. Tutaj mamy tą naszą kulę ziemską. Tu mamy tak zwany warkocz emisyjny, czyli SO2, ROX, tam wszystkie rzeczy. A nad tym jest ta warstewka tej cieczy morskiej. I ciecz morska jest cieczą alkaliczną, która redukuje te szkodliwe związki. I teraz, jeżeli to wybuchło, poszło do góry, tu była ta ciecz alkaliczna, prawda, i później to wszystko elegancko opadało na ziemię. Jeżeli SO2, i teraz muszę uważać, bo pan profesor siedzi, łączy się z morską wodą alkaliczną, to tworzą się siarczany. Nawóz dla rolnictwa. Jeżeli mamy tutaj jakieś dziury ozonowe i tak dalej, ozon, powiedzmy, utlenia azot i metale ciężkie, i to sobie wszystko spokojnie opadło. No i tak dało do myślenia, nie? My tu jesteśmy, czyli ta natura, matka natura skutecznie zadziałała, prawda? A dlaczego my nie mamy z tego skorzystać? Bazować tylko na chorych, w cudzysłowie, technologiach zachodnich, gdzie się prysznicuje, powiedzmy, dwutlenki siarki w emisjach, ogromnymi strugami. Po co? Jak wystarczy ta mgiełka taka? Jaka wielka jest cząsteczka SO2? Czy to jest kropla? Czy to jest mikrocząstka? Więc naszym zadaniem było wytworzyć taką dyszę, która zadaje sorbenty, żeby ona była, tworzyła mgiełkę aerozolową. Co to dało? Dało to skuteczność oczyszczania spalin, łączenia tych związków, ale też ograniczyło ten strumień tej cieczy, która tam sorpcyjna była dawana i szło utworzyć w obiegu zamkniętym. To już omówiłem, te wszystkie rzeczy, jak od góry idziemy, prawda, jak to się oczyszczało. Idziemy dalej.
I teraz proszę sobie wyobrazić najprostsza nasza metoda. To jest metoda oczyszczania spalin metodą pierwotną. I przez tą lancę do paliniska kotła, dużego kotła, tu jest temperatura 800-900 stopni, wtryskiwana jest tam biurka. To jest wszystko. Cała instalacja oczyszczania spalin. Dalej jeszcze. I żeby nie być gołosłownym, tak to działa. Do środka, żeby do procesu spalania potrzebny jest tlen. Jak będziemy ten skąd tam ten się bierze, żeby proces spalania nadal trwał. Ale teraz niech pan mnie posłucha uważnie. Płomień w formie trójkąta. Od dołu, od rusztów jest napowietrzanie, czyli jest dość powietrza. U góry, po zewnętrznych stronach jest dość powietrza. W środku, cofnij dwa do tyłu. Jeszcze. Nie, to. Proszę sobie wyobrazić, w środku tu jest brak powietrza. Wie pan, co tam następuje? Tam następuje zwykła pyroliza. Pyroliza następuje, powstają gazy pirolityczne. I jeżeli ta para wodna, o której pan powiedział, wejdzie do środka z powietrzem, uzupełnia pan brak powietrza w tym trójkącie, dopala pan te gazy pirolityczne. Czyli temperatura spalania się podwyższa, tak? Efektywność energetyczna kotła się podwyższa. I ta metoda, idziemy dwa do przodu. I ta metoda redukuje SO2, NOX-y. I teraz proszę mnie wysłuchać uważnie. Dwutlenek węgla. Od 10 do 30%. Instalacja spalin, 20-krotnie większa od tej, przepraszam, 100-krotnie większa od tej, zbudowana za 2 miliardy 400 milionów elektrowni Bełchatów. Jak państwo sądzicie, ta sekwestracja tego dwutlenku na dół, ile redukuje się tego dwutlenku węgla? Też 30% maksymalnie. Reszta i tak idzie do luftu. A po co? Już tu było mówione. Po co podziemie? Po to, żeby nas odciąć od złóż podziemnych. Nic więcej. To jest schemat. Widzicie państwo, tutaj jest sprężone powietrze. Tutaj jest zbiornik z sorbentami. To się wszystko łączy w kolektorach i jest wtryskiwane. I to, co państwo widzieliście, to jest cała metoda oczyszczania spalin. Metodą pierwotną. Ja to wodą polewałem 20 lat temu, bo jak chciałem do pieca. No i bardzo dobrze. Ale woda to nie jest sorbet. Sorbet to jest jakaś tajemnica, czary mary. Nie, to nie jest czary mary. To też mogę powiedzieć otwarcie. Stosujemy tak samo jak inni mocznik, tylko że inni stosują tylko mocznik. A wiecie, co państwo emitują? Redukują NOX-y, a emitują amoniak. To z czym chcecie mieć państwo do czynienia? Z NOX-ami czy z amoniakiem? No niestety, tak, są metody SNRC, po angielsku, panie profesorze, nie będę kaleczył. Nie, bo nie znam angielskiego, dlatego mówię, że nie będę kaleczył. Nie? Niemiecka firma i jakoś nie mogą wdrożyć z tego polskich tych, bo ci nasi dyrektorzy, prezesi ciepłowni mają pojęcie na ten temat, że jeżeli stosuje się sam łącznik, to po prostu emituje się. Nie, analizatory nie wykazują NOX-ów, a nie mierzą amoniaku. Co my dodajemy do łącznika? Bardzo tani materiał, który nazywa się alkohol metylowy. 2,30 zł za litr.
on robi. Zawsze będzie robił. No, taka polska natura. To jest problem z tym, bo to trzeba pilnować, żeby się tego nikt nie napił z obsługi ciepłowni. I trzeba tym się rozliczać z tego. Dobra. Przechodzimy teraz do metody wtórnej oczyszczania spalin. To macie Państwo przykład reaktora i nawiązuje do tego pierwszego zdjęcia, tam co prosiłem, żeby zwrócić uwagę na ten kawałek tam instalacji zachodniej. Nasz reaktor to wszystko realizuje. To jest schemat tego reaktora, poziomy. Tutaj są odpowiednie dysze, wtryski. Odkraplacz po reakcjach chemicznych. Spaliny są uwodnione i by była emisja wody, pary wodnej do komina, więc trzeba odkropić i wtedy do komina czysta energia. Ta instalacja może dalej też. Tak to wygląda w animacji. Ta instalacja redukuje wszystko to, co ma być redukowane, na przykład spalanie odpadów. Wszystko. Ten jeden reaktor. Dalej. To są wyniki naszych badań. Takie emisje SO2 po redukcji takie. NOx 520 po redukcji 200. Pyły 100 do 30. Teraz żeśmy zeszli poniżej 10. Jeżeli chodzi o rtęć, widzicie Państwo, uwzględniona tutaj jest. Działa, mierzone, sprawdzalne, wszystko jest. No i teraz to, co mówiłem o tej dyrektywie ED, prawda? Dlatego uważałem, że najpierw, rozwijając te tematy, które tutaj chcę poruszyć, trzeba posłużyć się tymi metodami oczyszczania spalin. Bo to, co my robimy przed oczyszczaniem spalin, my tam możemy spalać buty, kamasze i tak dalej, bo my i tak oczyszczymy spaliny. I teraz idziemy dalej, bo to już było mówione. To ostatnie zdanie, wstrzymanie działalności, to ta dyrektywa mówi też omówione, prawda? I teraz, drodzy Państwo, musimy sobie zdać sprawę z tego, że oczyszczanie spalin kosztuje. To nie jest za darmo. Pytali Państwo, jakie sorbenty i tak dalej. Te sorbenty trzeba kupić i idą do ruchu, prawda? No więc pracowaliśmy nad możliwością zrekompensowania oczyszczania spalin. A jak to zrobić? Obniżając koszty wytwarzania energii. Jeżeli obniżymy koszty wytwarzania energii, to w bilansie ekonomicznym przedsiębiorstwa to się skompensuje i będzie wszystko w porządku, prawda? I jedziemy. I teraz, drodzy Państwo, 120 lat temu w miejscowości Będzin powstał jeden z pierwszych na świecie piec obrotowy. 120 lat temu. My, jako zespół autorski znowu, czyniąc coś nowego, zamieniliśmy w tym piecu obrotowym reakcję ciepłą. Z endotermicznych na egzotermiczne. Krótko, szybko, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. W cementowni, żeby wyżarzyć materiał, trzeba do pieca dostarczyć energię. A myśmy zrobili tak, że my spalamy w tym piecu i wyciągamy energię. To jest zastosowanie przedpaleniska obrotowego w formie pieca obrotowego w ciepłowni w Raciborzu. No i teraz te gorące gazy obrotowe z tego pieca wprowadzamy do tego kotła, który żeście tam wcześniej Państwo widzieli, prawda? I teraz proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Kocioł ciepłowni miejskiej, na przykład WR25, ma płomień. Ale z tego płomienia jest tylko 20% energii przekazywane na ekrany wodne.
80% jest z gazu gotowy, ze spalin. No ekrany wodne, te ekrany wodne zamieniają tą energię chemiczną spalin, entalpię spalin, na energię cieplną cieczy obiegowej, prawda? Czyli niech się tu lekko pali, a my tu damy wam gazu odlotowego ile chcecie, tak? A co to daje? Że w tym termoreaktorze możemy spalać najgorszej jakości gatunki węgla. Na przykład tak zwane muły węglowe, które kosztują 50-60 zł za tonę. Czyli obniżamy koszty wytwarzania energii. Natomiast paląc muły na Śląsku wiemy, że się kopci, tak? I niskie emisje zagrożone i tak dalej. Ale my stosujemy w tym paleniskowrotowym metodę pierwotną oczyszczania spalin. I dostarczamy do kotła już oczyszczone spaliny. I teraz na tym nie koniec naszych technologii. Bo my kombinując z tymi naszymi rozwiązaniami, tworząc różne konfiguracje, mamy jeden piec obrotowy, w którym wytwarzamy energię, potężną energię 1500 stopni, energię cieplną. Kanałem żaroodpornym dajemy do drugiego termoreaktora, w którym wyżarzamy materiały. Jakie? Szlamy, o których była mowa. Wyżarzamy beztlenowo węgiel, czyli przeprowadzamy proces podobny jak w koksowni. Uzyskujemy paliwo bezdymne. Tak, koksik. Nie koksik, żeby odróżnić to. Jaka jest różnica pomiędzy koksownią a tą instalacją? Koksownia ma baterie, które są wyżarzane jakiś czas. Później ten węgiel wyżarzony jest wydalany, zraszany wodą, woda leci do powietrza. Natomiast my to robimy w sposób ciągły. Zadajemy jednorazowo 50 kg, maksymalnie 100 i wydalamy. I ta instalacja działa non-stop. Wyżarzanie beztlenowe, oprócz tego stałego, wyżarzonego materiału, czyli tego paliwa bezdymnego stałego, powoduje, że wydzielają się te rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Beteksy, węglowodory. Czyli gazy syntezowe. Gazy syntezowe. I teraz, dając do tego termoreaktora 3 tony mułu po 50 zł, mamy 150 zł, prawda, na godzinę, a wydziela nam się tutaj gazu 40 tysięcy metrów sześciennych. Gazu palnego. I co robimy? Dajemy do tego samego kotła i tu go spalamy. Za 150 zł na godzinę uzyskujemy na przykład 10 MW elektrycznych. I na końcu mamy reaktor PIOS, oczyszczamy te spaliny do końca, czyściutko jest. I do komina oczywiście. No i teraz, czy mam omawiać dokładnie ten ciąg technologiczny, czy to będzie niepotrzebne w tym momencie? A to 15 kWh tam wychodzi. Mega. Tak. Mówimy o cenie netto. Nie zapominaj pan o jednej rzeczy. O akcyzie. Co z tego, że ja płacę za alkohol metylowy 2,30? 4,60 za alkohol etylowy. Ale jak dodam do tego akcyzę, to mam... Wie pan ile, nie? To znaczy, możemy przyjąć, że stosując ten ciąg technologiczny oszczędzamy minimum 50%, obniżamy koszty wytwarzania energii. I teraz, żeby nie być gołosłownym, porobiłem zdjęcia. To jest ten piec obrotowy pierwszy, tak się żarzy. Tu jest temperatura 1500 stopni, prawda? Wszystko się wypala. Popiół, który pozostaje, jest materiałem budowlanym. Dla przemysłu, bo po co wyrabiać atesty, a tam komuś tam będzie chory, jak się budowę buduje, nie?
Ale dla przemysłu krawężniki, rury jakieś betonowe, kostka brukowa wysokiego zgniotu, idealny materiał. 0,2% związków organicznych, w tym węgiel. A to jest wnętrze pieca obrotowego drugiego, gdzie się wyżarza. I proszę zwrócić uwagę, tutaj nam trochę płomienia z tego pierwszego jeszcze zostało, nie? Ale to nie szkodzi, bo tam mało tego jest. A na te granulki popatrzcie, tak wygląda nasze paliwo bezdymne. No. I tak jak mówiłem, w naszych procesach zawsze następuje odzysk energii. Czyli, jeżeli ktoś mnie zapyta, no dobra, wytworzyłeś węgiel bezdymny, a ile to będzie kosztowało? No na tyle, ile ja kupiłem go na kopalni, bo ja zarabiam na energii elektrycznej, czy energii cieplnej, czy energii do pieca przepychowego, gdzie ta stal tam jest, powiedzmy, walcowana, ona musi być ta stal rozgrzana, ten slag, prawda? No to go tam dam, ten gaz, i zakłady hutnicze wszystkich biją na szyję w Europie, prawda? Idziemy dalej. No i teraz, do czego można te ciągi technologiczne zastosować? Do wytwarzania paliwa bezdymnego na bazie węgla kamiennego, czyli paliwo bezdymne, prawda? Dla tych niskich emisji, co mówiłem, o podpisanej przez pana prezydenta ustawie o niskich emisjach. 14 stycznia jest 2 miesiące. To jak te 2000 zakładów przedsiębiorstw energetycznych wybuduje instalacje, żeby nie być zamkniętych? Więc dajmy im paliwo bezdymne, bezemisyjne. Termicznego wyżarzać mogę także materiały przemysłowe. Te szlamy, o których mówiliśmy, odparują nam wszystkie metale, które odzyskamy. I pozostanie nam nie szlam, tylko materiał budowlany. No i trzecie, w ośrodkach specjalnych już mówiłem, tutaj nie należy się rozwodzić na ten temat, bo to, no to wiadomo. Idziemy dalej. Aha, jeszcze cofnij chwilę. Charakter odzysku energii. Już to wstępnie powiedziałem. Na przykład ciepłownia potrzebuje tylko energię cieplną, prawda? Elektrociepłownia potrzebuje energię elektryczną. Natomiast zakład metalurgiczny potrzebuje tylko ten gaz do swoich urządzeń. I to dlatego jest zapisane, że charakter odzysku energii zależny jest od inwestora, co on sobie życzy. Nie ma czegoś takiego jak technologia, która sobie leży gdzieś na półce, tylko my ją tworzymy dla danego odbiorcy. Każda technologia jest inna, ale wykorzystuje te metody oczyszczania gazów odlotowych, spalin, wykorzystuje termoreaktory przedpaleniska obrotowe, czy to w systemie jakimś tam, powiedzmy, hybrydowym, jeden wytwarza energię, drugi wyżarza i tak dalej, ale może też być zwykły jeden piec obrotowy, w którym spalimy wszystko i energię chemiczną gazu wrzucimy do kotła, prawda? No i tak reprezentujemy tutaj wszyscy Ziemię, prawda? I proszę zwrócić uwagę, że technologie, które państwu zarysowałem, bo każdą tą technologię to moglibyśmy w książce opisać, mogą się nadawać do partnerów w każdej ziemi. W każdej ziemi może powstać taki zakład. One się nadają do przemysłu lądowego, morskiego, wydobywczego i do rolnictwa. Kilka słów na temat rolnictwa, proszę państwa. Proszę sobie wyobrazić, kiedy się na masową skalę rozpoczął system nawożenia gleby. W momencie, jak na wyspach Galapagos odkryli
tysiącletnie tam składowiska guanu i tak dalej, przywożono to do Europy. A żeby to tak jeszcze powiedzieć, jaką wartość ma nawóz kurzy, to dawniej gospodynie podkradały gospodarzowi ten nawóz. To był najlepszy nawóz pod ich warzywa na ogródku. Dzisiaj zapraszam Państwa do dowolnej fermy kurzy. W tych dużych to jest tak 100 tysięcy ton nawozu tego pomiaru kurzego. Dlaczego? Bo tam są antybiotyki, tam są hormony wzrostu, tam są metale ciężkie i nie można tego na ziemi, na glebie stosować jako nawóz. I to jest problem dla rolnictwa. Druga sprawa, rolnictwo, szklarnie, produkcja pomidora. 70% udziału w szklarnie to jest energia cieplna. Czyli jest zapotrzebowanie dla rolnictwa, żeby była tania energia cieplna, prawda? Jeżeli chodzi o rodzinne społeczeństwo, to już nawet nie muszę mówić. Przychodzi zima, no jak zabezpieczycie Państwo ciepło? Każdy z nas to musi zrobić. I to dotyczy całego społeczeństwa. Jak, ile razy drożej zapłacimy za prąd elektryczny, jeżeli nam wszystkie dyrektywy wprowadzą? Szacuje się, że około 170% ma zdrożeć energia elektryczna. To może się ruszymy. Kilogram. Do tyłu. Albo zajmiemy się po prostu naszymi polskimi technologiami. Nie, że ktoś pojedzie, stanie na prześle i kupi technologię redukcji, nie redukcji, wytwarzania paliwa bezdymnego od Japończyków. Drodzy Państwo, od kiedy to Japończycy mają doświadczenie w koksownictwie? Bo ja wiem, że pierwsza koksownia powstała 280 lat temu w Ostrawie. I od tego czasu inżynierowie pracowali nad tym i mamy, dzięki tym koksowniom, mamy po prostu doskonały węgiel wsadowy, nie wsadowy, tylko koks wielkopiecowy. Mamy doskonałe produkty typu grafit, który jest potrzebny do farb, lakierów i tak dalej, nawet do tych farbek, o których mówiłem. Już nie wspomnę o węglu aktywnym, no bo oczywiście brzuch mnie boli, no to trzeba dawać, nie? No kiedy mama dawała, czy to na biegunkę, czy na coś, pastylkę węgla aktywnego i przechodziło jak ręką mogą, no. Pan Cejrowski, który zwiedza cały świat, idzie do apteki i kupuje walizkę węgla aktywnego, bo jak jedzie dalekie strony, no to tym się leczy, niczym innym. No i o ośrodkach specjalnych wspomniałem, kapitał ludzki. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kapitał ludzki, mamy bezrobocie. Jeżeli by w każdej gminie powstał taki zakład, który nie kosztuje horrendalnych pieniędzy, a on będzie kosztował tyle, ile oni wydają na delegację, na zwiedzanie, na przykład spalarni odpadów w centrum Wiednia. Tylko dlaczego tym biednym naszym radnym nie powiedzą, widzicie, tu macie spalarnię odpadów w centrum miasta, ale tu są kotły z Rafaku. Czemu im tego nie powiedzą? Bo to, że Rafaku jest największym producentem kotłów w Europie, to wszyscy wiedzą. A to jest, że to jest największy zakład na świecie produkujący kotły do spalania odpadów, tego już nikt nie wie. No i pozostał, świata nie potwierdzał, nie? Pozostał teraz ostatni temat, naukowcy i uczelnie. No, proszę mi powiedzieć, gdzie pan profesor ma prowadzić badania w skali przemysłowej? Bo założę się, że w piecyku laboratoryjnym mu wszystko wyjdzie. Nie zawsze, ale zawsze można. Ale jest większa szansa. Zawsze można tak pokierować, że będzie w porządku, prawda? I dlatego to, co Państwu zaprezentowałem, nazwałem jako rację stanu w tej chwili najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I teraz przejdziemy dalej. Jak to ugryźć przez osoby tu siedzące? Proszę Państwa,
każda gmina, każdy urząd miasta uprawniony jest dyrektywami unijnymi, prawodawstwem polskim do tworzenia zakładów energetycznych. To nie musi być żaden Tauron, Vattenfall, czy jeszcze kogo byśmy tam nie nazwali. To może być gmina, która to robi. Chyba w Poznaniu któraś z gmin miejskich zrobiła swój zakład energetyczny. Mają tańszą energię. To chodzi o dystrybucję, a jeżeli chodzi o produkcję, no to tak, taka technologia rozwiązuje niskie emisje, rozwiązuje ciepłownictwo, bo jest paliwo bezdymne, rozwiązuje problem odpadów, bo my te odpady ze składowisk możemy tam wyżarzać, oczyszczać spaliny, jest wszystko okej. Także zapraszam do współpracy. Czy profesor zabierze głos? Jeszcze ja bym prosił, żeby dwa, trzy słowa powiedzieć. Coś, czy to polegało na prawdzie? Świata wolności potwierdza. Autoryzować. Skoro tutaj przejeżdżasz do towarzystwa, proszę uczciwie, że to jest pana Jana Sekla. Nie ma problemu. Samo to jest. Ale może popełnił jakiś błąd w wykładzie czy prelekcji? Mistrz świata. Nawet gdybym tak pomyślał, to nie ośmielę się tego powiedzieć. Ale jest rzeczą jasną, widać po swadzie prelegenta, że jest bywały w świecie i nie jest to jego pierwsza prezentacja. Absolutnie. Czy proponujemy rundę pytań, drodzy Państwo? Są pytania? Nie ma. Czym jest raczej? Nie ma potrzeby. To trzeba by zainteresować. Ostatnie, żebyśmy byli zawsze. Panie marszałku, było pytanie, gdzie jest raczej. Jakie ceny wahają najniższej? Jeżeli chodzi o metodę pierwotną, ja ją panu w ciepłowni miejskiej standardowej zrobię za 3 miliony, a konkurencja z zachodu ją panu zrobi za 100 milionów. A z dotacjami unijnymi za 200. Milionów. Tak, na przykład. A oni na inwito pieniądze przeznaczają za mnie. Ale nie tylko na inwito, ale na inne rzeczy też. Także, proszę Państwa, tu jest ja w ogóle dziękuję. Dziękuję ekspertom, dziękuję. Ja będę miał pytanie. Teraz mam pytanie, proszę Państwa, musimy podjąć pewną decyzję odnośnie strategii energetycznej i strategii dotyczącej oczyszczania, bo to jest technologia, która jest aktywnym sposobem, tak oczyszczam, że odzyskuje bardzo dużo, a może i więcej, i ekologiczne oczyszczanie, to jest to może być dziwnie brzmi, ale to jest ekologiczne oczyszczanie, tak? Czyli oczyszczam, no może nie do zera, ale powstają jakieś odpady, nazwijmy je to w ten sposób, które są tak zrozumiałe, które są materiałem budowlanym, etc., etc., a nawet gdyby jakiś procent, to wydajność tego jest spora. Przede wszystkim nie płacimy tych wszystkich kar i tak dalej, i tak dalej. I my uczymy świat, jak czyścić, a nie vice versa. Więc możemy się wyspecjalizować w tej technologii, bo inaczej narzucą nam bardzo prymitywną. To nawciskają ten kit, jak pamiętacie, za komuny. Berliety nawciskali, jakieś tam traktory, Fergusony, pamiętacie, prawda? I teraz nawciskają, to jest etap, to był etap stary, Zagierka, a teraz jest etap nowy, wciskają nam ich technologię oczyszczania. Jeżeli tego nie potrafimy, no to emisję spalin, płacimy kary, albo co robimy? Kupujemy kwoty emisji, płacimy grube miliony za to, że pozwalają nam emitować zanieczyszczenia, ale za to trzeba zapłacić, tak? Proszę Państwa, proszę bardzo. To nawiązując do tego, chciałem podkreślić to, co powiedział pan Jan, że jeżeli nasze zakłady energetyczne o tej nie za dużej wydajności, nie te największe elektrownie, ale te mniejsze, jeżeli nie będą miały jakiejś instalacji oczyszczania, to się je zamknie. W związku z tym w domu zimno, prądu nie ma i tak dalej, i tak dalej. To jest ta sprawa. To chodzi o to, żeby nas cywilizacyjnie... Tak nie. Ale to było przygotowywane syndrom Kaczmoliński, o nim już mówiono w 2000 roku, jak był prywatyzowany Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny. Jak wracali prezesi w
swoje za darmo wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, to mówili głośno o tym, że w Polsce nie będzie prądu. I do nas to przychodzi, a rząd udaje, że niczego nie ma. Pan Tusek ma odznaczenia niemieckie, dostaje krzyże, także to jest niesamowita rzecz. A pan wjecha za aborcję też pieniądze zbiera. Pan poseł ziemi katowicko mysłowicy. Ja mam takie pytanie, czy tą inwestycję da się zrobić w jednym roku? Proszę pana, no tak. Byłem związany ze stocznią i w stoczni Szczecińskiej było budowane w roku 24 statki. Niech pan to policzy przez 12 miesięcy. Co dwa tygodnie był budowany. Ja pytam dlatego. Ale skończę. I proszę sobie wyobrazić, że na tym statku była spalarnia odpadów. Był hotel dla marynarzy. Były chłodnie, była restauracja, a wurta każdego statku jest granicą państwa. Czyli budowaliśmy takie małe państwa. Co dwa tygodnie budowali. Bardzo takie instalacje, które są nie dwa tygodnie, tylko miesiąc budujemy. A dlaczego? Bo trzy tygodnie obmurza żaroodporne stygną zaprawę. Dlaczego te pytanie? Z tego względu, że budżet obywatelskiego miasta Katowice wymaga, aby inwestycja, którą mieszkańcy sami zgłaszają, zamknęła się w jednym roku budżetowym. Zresztą ja deklaruję z tego miejsca, jako marszałek sejmiku prowincjonalnego katowicko-mysłowickiego, że od stycznia do marca zgłasza się projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Proszę szanownych posłów, rozeznajcie się, jak w waszych powiatach to wygląda. W Katowicach wygląda tak, że zbiera się 45 podpisów z miasta i projekt przechodzi do głosowania, więc tylko inicjatywa wzbudzenia zainteresowania wśród mieszkańców, aby takie projekty przechodziły. Bardzo małe zainteresowanie, średnio głosuje, średnio około 4% mieszkańców idzie na wybory w ramach budżetu obywatelskiego. Katowice miało w tym roku 3 miliony do podziału w projekcie ogólnomiejskim, tak, projekt wygrywający. I średnio na dzielnicę około miliona, na każdą dzielnicę również ten był projekt przeznaczony. Więc no, można powiedzieć, że możemy się w ciągu jednego roku zabezpieczyć energetycznie. Bardzo pozytywna informacja. Jeżeli pan weźmie pod uwagę, co tu było prezentowane, to tworzy podstawy do budowy sektora energetyki rozproszonej. Tak. Tak, to chciałem powiedzieć, ale to pan nie przeciął. Tak, to jest teraz, miasto praktycznie. Jeszcze, przepraszam, że przerwę, bo to nie tak. Trzeba budować całej. Można adoptować istniejącą ciepłownię. Tak. Bo to nie trzeba budować od początku przy tej instalacji. Nie ma potrzeby budowy od zera. Skąd pan jest? Ligota, nieczynna. Proszę państwa, jeszcze pan, albo chcemy podjąć? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Chodzi o podjęcie uchwał. O właśnie. Prosiłem pana, żeby pan tutaj coś wymyślił. Proszę bardzo. Chodzi o podjęcie uchwał. Ale to, o czym zacząłem mówić wtedy, to były dokumenty strategiczne dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w których to planach zagospodarowania przestrzennego są miejsca na określone rodzaje inwestycji i określone, według określonych wskaźników, zagwarantowane miejsca na lokalizację działalności uciążliwej. To jest jeden z elementów. Jeżeli po prostu inwestor chce coś zrobić, to po prostu musi mieć w dokumencie strategicznym zapis. Kolejnym dokumentem strategicznym to jest dokument o nazwie Gospodarka paliwami i energią na poziomie miasta, powiatu, województwa czy kraju. Dokumenty te są na bardzo niskim poziomie. Ich realizacja, tak jak zawsze szereg tematów, przebiega na drodze przetargu. Decyduje ceny. My mamy sytuację taką, że praktycznie nie mamy gospodarzy. Mamy sytuację również taką, że obniżył się poziom uczelni,
które nie mają zaplecza w przemyśle, po to, żeby posłać absolwentów i po to, żeby instalacje przetestować. I następną sprawą, kolejną, która nastąpiła po zmianie ustrojowej, to jest obniżenie rangi organizacji NOTOSu. Tak jak niemieckie VDI, czyli tego oni wydają pewne normy. Czyli my mamy dyrektywy europejskie redagowane przez urzędników, którzy nie powinni w tym uczestniczyć. Ogólnie mamy taką sytuację, że mówimy o bardzo szczytnych celach tutaj po prowadzeniu inwestycji. Problem jest zasadniczy, że nie ma gospodarza. Nie ma gospodarza. Ja podam przykład w odniesieniu do spalarni odpadów. Jest tak, że w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 5 lat temu, czy wcześniej, nie zostało określone, co w spalarniach będzie spalane. Czy odpady komunalne zmieszane, czy odpady polnia sortowiska. Ruszyły inwestycje. Inwestycje są realizowane o bardzo kiepską dokumentację przedprojektową. Przepisy nie narzucają jednoznacznie, że dokumentacja takowa w ogóle musi być zrobiona. Często mówi się o raporcie oddziaływania na środowisko w oparciu o książkę. Dokumentem porównawczym to są dokumenty związane z najwyższą techniką, czyli prefami CEVIMI. To jest 500-600 stron, Waste Incineration, Waste Treatment. Dokumenty takie są redagowane w oparciu o dane statystyczne z jakiegoś okresu. Spalarnia to była 2006, podobne do 2003 i tak dalej. Czyli praktycznie przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia 6 spalarni na terenie kraju i mamy technikę sprzed 10 lat. Nie ma żadnego pola manewru, dlatego że urzędnicy w odpowiednich komórkach organizacji terytorialnej nie podejmą żadnej decyzji, jeżeli to nie jest zapisane w tymże brefie. A bref ma starą technologię. Nawet przeciętny inżynier doskonale sobie zdaje sprawę, że jeżeli jest spalarnia, a trzeba by zrobić pewną optymalizację, to jest prosta rzecz. Na każdej lokalizacji spalarni są dwa ciągi technologiczne. Po 10 ton na godzinę, po 12-15. To jest nonsens. Po prostu wystarczy jeden ciąg, dlatego że technika tak się zmienia, czy rynek, że budowane są coraz większe jednostki. Jeżeli mamy po prostu jedną instalację, to nam jest potrzebna stacja przeładunkowa odpadów po to, żeby 400 km przerzucić odpady na określoną odległość. W momencie, kiedy spalarnia stoi lub jest remontowana. W odniesieniu do technologii japońskiej, to tam jest po prostu turbina gazowa, która na przykład daje 4 MW energii elektrycznej i 8 MW energii cieplnej, co się bilansuje jako ciepła woda użytkowa w okresie letnim. Czyli widać brak racjonalnego postępowania i stąd te inwestycje są drogie i w momencie wybudowania już są przestarzałe. Jeżeli zmienił się system gospodarki odpadami, co każdy wie, dlatego że są 5 pojemników przy domu, 2 na odpady zmieszane, 3 na surowcowe. I następnie odpady wędrują na linię sortowniczą, to my mamy odpady po sicie powyżej 80-100 mm. To znaczy, że nam jest niepotrzebna już spalarnia rusztowa, tylko spalarnia w oparciu o złoże fluidalne. Bo jeżeli płacimy za odpady, czy przeznaczymy na nie 500 zł, 600 zł, to te 500 zł musimy podzielić. Przewoźnik, zakład zagospodarowania odpadów, który ma linię sortowniczą i spalarnię. System logistyczny powinien być opracowany kilka lat temu przez ministerstwo i włożony do Krajowego Planu Gospodarki Odpadów. Czyli takie jest tło. I teraz my